Szanowni Państwo, niech mi wolno będzie zacząć od podziękowań pod adresem organizatorów za zaproszenie na tą piękną konferencję, co było, co poza wszystkim innym dla mnie jest okazją takiego sentymentalnego powrotu do Lubaczowa, w którym w swoim czasie 4 lata spędziłem, otwierając jak gdyby okna i drzwi na późniejszy swój własny świat, prawda? Bo tutaj te rudymenty wiedzy i zainteresowań się rodziły. Wspomnień tych jest oczywiście więcej. Jesteśmy w Domu Kultury rozbudowanym, co prawda, ale wówczas w pamięci do dzisiaj mam niezapomniany koncert zespołu Breakout, prawda, tutaj w Domu Kultury, spotkania z Barbarą Kraftówną, z Andrzejem, alpinistą synnym wówczas, wypadło mi w tej chwili nazwisko. Krótko mówiąc, tych wspomnień z Lubaczowem jest ogromnie dużo. Nigdy nie przypuszczałem wówczas pewnie nawet, że jako emeryt będę miał okazję Państwa zainteresować starostami i starostwem lubaczowskim. A troszeczkę tym kwestiom też pracując jeszcze na Uniwersytecie poświęciliśmy uwagi, ponieważ z panem profesorem Szczygłem, Ryszardem Szczygłem przygotowywaliśmy, ale to dawne dzieje, bo lata 80., taki spis urzędników w ramach ówczesnego grantu obejmującego całą Rzeczpospolitą, spis urzędników okresu staropolskiego dla ziemi chełmskiej i województwa bełskiego. I wtedy między innymi tych urzędników lubaczowskich też poszukiwaliśmy i we Lwowie w archiwach i w różnych innych miejscach. Ta książka się ukazała, jest stosunkowo łatwo dostępna. Przechodząc do tego, czym dzisiaj mam Państwa zająć, zacznę od takich ogólniejszych pewnych rozważań, że Urząd Starosty jako mandatariusza władzy monarszej, władzy wykonawczej króla, władzy sądowniczej króla w terenie ukształtował się już w średniowieczu, przynajmniej od czasów Władysława Łokietka. Od tamtej pory przechodził znaczną ewolucję, zarówno co do zakresu kompetencji, jak i zasięgu terytorialnego swojej jurysdykcji. Jako namiestnicy królewscy, starostowie już w XV stuleciu stają się urzędnikami o rozległych, realnych uprawnieniach sądowych, policyjnych, egzekucyjnych, fiskalnych, sprawowania pieczy nad gospodarką należących do króla dobrach ziemskich, deprecjonując i obniżając faktyczną władzę wojewodów i kasztelanów, którzy w tym wczesnym średniowieczu przede wszystkim na wojewodach i kasztelanach te struktury urzędnicze się opierały. Kształtujący się od końca XV wieku szlacheckiej Rzeczypospolitej system i struktura starostw stały się podstawą ostatecznego wyodrębnienia się lokalnego zarządu krajem, zwane też, którego zasadniczy element stanowiły podporządkowane starostom okręgi grodzkie, zwane też często powiatami. Okręgi grodzkie, tutaj chciałbym zwrócić uwagę na różnicę między okręgiem grodzkim a starostwem, prawda, bo starostwo to były dobra królewskie, natomiast okręg grodzki mógł obejmować również dobra prywatne, szlacheckie, czy należące na przykład do kościoła, prawda? Jurysdykcja starosty również na te dobra w tym okręgu grodzkim się rozpościerała. W obrębie tak rozumianych powiatów funkcjonowała strukturalnie pod względem własnościowym zróżnicowana sieć osad miejskich, wiejskich, w których mieszkańcy, zarówno szlachta, jak i mieszczanie, chłopi, włościanie, w różnym pod względem prawnym stopniu podlegali władzy starosty. Najszerszy zakres władzy starosta posiadał wobec mieszkańców poddanej mu królewszczyzny, najczęściej określanej właśnie pojęciem starostwa. Na pytanie, czym były starostwa i jakie funkcje wypełniały, nie ma wszakże jednej odpowiedzi. Wspólną cechą stanowił fakt, że wszystkie ich kategorie należały do tak zwanej domeny królewskiej. Były uważane za własność panującego, a w dobie królów elekcyjnych za własność króla i Rzeczypospolitej. Ich dysponentem zatem z prawnego punktu widzenia był każdorazowo panujący monarcha,
choć szlachta nie szczędziła starań, by całokształt spraw związanych z gospodarowaniem królewszczyznami poddać kontroli podporządkowanego jej Sejmu. Status prawny i potencjał gospodarczy tych dóbr pozwala na wyróżnienie kilku ich kategorii. Podstawową były starostwa grodowe, z których z czasem wyłaniały się pozostałe mutacje. Specyfika starostw grodzkich nie wiązała się z ich rozległością przestrzenną, pod tym względem zajmowały bowiem często obszar mniejszy od innych kategorii dóbr, ale wynikała z uprawnień sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych starosty, rozciągających się nie tylko na samo starostwo, ale na cały przypisany mu ukształtowany historycznie okręg grodzki, ten właśnie okręg, powiat, o którym mówiłem, nazywany w odróżnieniu od powiatów ziemskich, bo i takie funkcjonowały, powiatem grodzkim. Jego jurysdykcja starosty grodzkiego jako namiestnika monarchy obejmowała zatem również mieszkańców innych starostw oraz dóbr prywatnych położonych w tym okręgu. Żeby podać przykład, prawda, w województwie bełskim będziemy, czy w starostwie bełskim, powiecie bełskim, przepraszam, nie w starostwie, tylko w powiecie bełskim będziemy mieli różne starostwa, w tym również starostwo lubaczowskie, prawda, na obszar którego w pewnym stopniu rozciągać się będzie jurysdykcja starosty bełskiego także. Dawne sądownictwo miało charakter stanowy, więc sądy grodzkie były przede wszystkim sądami szlacheckimi, ale w różnych sprawach w grodzie stawali i mieszczanie, a również i chłopi, ci ostatni przy tym zawsze w towarzystwie swojego dziedzica. Z czasem ze starostw grodowych zaczęły być wyodrębniane starostwa niegrodowe, nieraz rozległe, liczące po kilkanaście osad. Ich powstawanie wiązało się z narastającą potrzebą wynagradzania przez panujących dobrami, ziemią, wynagradzania za zasługi na polach prowadzonych wojen bądź za lojalność wobec dworu, wypełnianiu różnych usług na rzecz państwa czy osób odznaczających się na urzędach. Już za Zygmunta Starego w pierwszej połowie XVI wieku coraz częściej nadania takie traktowane były jako panis benemerentium, chleb dobrze zasłużony. Starostowie niegrodowi nie posiadali uprawnień sądowych, jedynie wobec poddanych w swoim starostwie takie uprawnienia im przysługiwały. Byli raczej zarządcami przyznanej im części dóbr królewskich. Przysługiwały im z tego tytułu prawem określone korzyści. Od reform egzekucyjnych lat 60. XVI wieku było to 20% rocznego dochodu, resztę posesor starostwa winien był przekazywać do skarbu królewskiego, a z kolei król 1/4 z tych dochodów uzyskiwanych ze starost miał przekazywać do specjalnie wówczas ustanowionego skarbu w Rawie, skarbu, z którego otrzymywane było, miało być wojsko, tak zwane wojsko kwarciane. Trzeba dodać tutaj może także, że wraz z tymi reformami egzekucyjnymi wprowadzono obowiązek przeprowadzania co 5 lat lustracji każdego starostwa po to, by aktualizować wysokość uzyskiwanych przychodów, dochodów itd. Były i inne starostwa poza grodowymi i niegrodowymi. Warto tutaj wskazać na tak zwane ekonomie. Starostwa, które stanowiły tak zwane uposażenie stołu królewskiego, prawda. Sejm z 1598 roku wyodrębnił część dóbr na utrzymanie i potrzeby dworu królewskiego, no, które rządziły się nieco innymi zasadami. Były starostwa pograniczne, też miały swoją specyfikę. Starosta tam był zobowiązany do rezydowania na stałe, prawda, nie można mu było tego starostwa opuszczać. Z dochodów, jakie z tego starostwa uzyskiwał, winien był utrzymywać załogę takiego pogranicznego zamku, ale nie przekazywał już tych czterech części dochodów do skarbu królewskiego. Były starostwa przygrodowe.
Typowym przykładem może być Wielkopolska, prawda, gdzie jest tak zwany starosta generalny. Jeden poznański starosta jest starostą generalnym dla dwóch nawet województw, ale ma swoich substytutów, prawda, w poszczególnych grodach. Te grody będą nazywane starostwami przygrodowymi. Interesującym, ciekawym przypadkiem starostwa były tak zwane starostwa sumowne. Tutaj dotyczy to również i Lubaczowa. Zaciągane przez panującego długi było starostwo zastawiane do czasu odebrania takiego długu przez pożyczkodawcę. Wszystkie dochody łącznie z kwartą do czasu wywiązania się, prawda, przez dwór ze spłaty takiej pożyczki pozostawały w rękach starosty. Co ciekawe, to już Lubaczowa nie dotyczyło, ale zdarzały się i takie umowy, że na cztery pokolenia w tej samej umowie, w tekście umowy zastrzegano, że na cztery pokolenia, prawda, to starostwo będzie pozostawało w rękach jednej rodziny. Postępujące rozdrabnianie dóbr koronnych, wyodrębnianie dzierżaw, tenut, wójtostw będzie zjawiskiem z upływem czasu bardzo widocznym. W XVIII wieku takich awulsów, jak to odkreślano, czyli takich oderwanych od dawnych ziem starostwa wsi, folwarków i innych dóbr przybywało. To będzie dotyczyło również starostwa lubaczowskiego, które na tym tle właśnie chciałbym troszeczkę bliżej zaprezentować. Od 1462 roku, kiedy po rządach mazowieckich, prawda, województwo bełskie zostało inkorporowane do korony i właśnie stanowiąc jeden z członów korony jako województwo bełskie. W chwili inkorporacji posiadało ono, województwo, po czasach książąt mazowieckich status starostwa grodowego, znaczy starostwo lubaczowskie posiadało status starostwa grodowego, jednego z pięciu w województwie bełskim. Poza lubaczowskim były to starostwo bełskie, buskie, grabowieckie i chorodelskie. Starosta stał zatem na czele sądu grodzkiego, do którego kompetencji należało rozpatrywanie spraw gardłowych z zakresu tak zwanych czterech artykułów grodzkich. To jest podpalenie, napad na dom szlachcica, rabunek na drodze publicznej i gwałt na kobiecie. Oraz dodatkowo sądzenie szlachty nieosiadłej. Starosta pełnił także funkcje policyjne. Dbał o bezpieczeństwo na drogach, posiadał tak zwane prawo miecza, czyli prawo do egzekwowania wyroków sądów wszystkich instancji na podległych sobie terytorium. Urząd starościński wypełniał też szereg różnych funkcji z zakresu tak zwanego sądownictwa niespornego. To, co dzisiaj jest typowe dla urzędów notarialnych, prawda, ten urząd starościński także wypełniał, więc notyfikował na przykład testamenty, akty kupno-sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Z takimi uprawnieniami swoich zwierzchników starostwo lubaczowskie utrzymało się, jak się wydaje, przez około 100 lat. Bowiem ostatnie zapisy z lubaczowskich roków sądowych, czyli takich posiedzeń Sądu Grodzkiego, datowane są na 17 marzec 1560 rok. W literaturze historycznej przywoływane są różne daty utraty przez starostów lubaczowskich jurysdykcji grodzkiej. Od roku 1504 poprzez 531, 34, 61, wreszcie 1571. Z tego ostatniego roku pochodzą ostatnie zapisy w jedynej zachowanej do dziś księdze grodu lubaczowskiego z lat 1534-1571. Wcześniejsze księgi zaginęły. Regesty, czyli takie niektóre wyciągi z tej księgi są opublikowane drukiem z lat 1503-1504, te regesty pochodzą. Wydaje się, że wygasanie uprawnień sądowych lubaczowskiego grodu było procesem rozciągniętym w czasie. Na początku 1503 roku za starosty Stanisława Schodcza w składzie sądu grodzkiego znajdujemy podstarościego Malkonę, sędziego grodzkiego Jakuba Dachnowskiego, podsędka Jakuba Bogusława. Podczas kolejnych roków sądowych w imieniu starosty sądy sprawowali podstarości Jan Krzywczycki, sędzia grodzki Mikołaj Dusza. No, choćby te występujące w źródłach nazwiska świadczą o ukształtowanej już strukturze grodu lubaczowskiego.
Z 539 roku mamy wzmiankę o Wojciechu Łysakowskim, kolejnym podstarościm z kompetencjami sądowymi. Nie wiadomo dokładnie, jak rozległy był ten lubaczowski okręg grodzki. Z zachowanych zapisek z początku XVI wieku wiemy, że załatwiano tu sprawy m.in. z Oleszyc, Starego Sioła, Krowicy, Krakowca, prawda, więc dóbr prywatnych także w tym grodzie lubaczowskim. Wraz z rozwojem gospodarki folwaczno-pańszczyźnianej i wzrostem potrzeb szlachty związanych z zabezpieczaniem prawnym swoich interesów, w tym obrotu ziemią, Lubaczów zaczął przegrywać konkurencję z grodem w województwie wojewódzkim Bełzie. Niewątpliwie wpływ na to miał relatywnie niski na tym terenie stopień zasiedlenia szlacheckiego i związana z tym skromna sieć osadnicza. To dopiero druga połowa wieku XVI i czasy późniejsze przyniosą tutaj istotne zmiany. Do tego lata 60. XVI stulecia były czasem, gdy w ramach egzekucji praw i dóbr szlachta dążyła do uporządkowania spraw związanych z królewszczyznami, z ich statusem i formami zarządzania. Gród lubaczowski padł wówczas najprawdopodobniej ofiarą tych reform, odbywane jeszcze za starosty Jana Tarnowskiego, który zmarł w 561 roku, roki sądowe dotyczyły już tylko osób zamieszkałych na terenie samego starostwa lubaczowskiego. Nie okręgu grodowego lubaczowskiego, tylko samego starostwa. A i później do 1571 roku przechowywane w lubaczowskim zamku księga grodzkich pojawiały się sporadycznie wpisy w sprawach niespornych. Księgi te dopiero konstytucja sejmowa z 1616 roku nakazywała przekazać do sądu ziemskiego w Bełzie. Dzięki temu wraz z księgami bełskimi w kiepskim stanie jedna z tych ksiąg przetrwała do dzisiaj. Od lat 60. XVI wieku starostwo lubaczowskie stało się zatem starostwem niegrodowym, co nie znaczy, iż są w kształcie stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych mniej ważnym. O jego znaczeniu decydował przede wszystkim potencjał ekonomiczny, ale też usytuowanie przy ważnych gospodarczo i militarnie prowadzących na Podole szlakach. Według Aleksandra Jabłonowskiego w drugiej połowie XVI wieku liczyło ono 13,5 mili kwadratowej, co w przeliczeniu na dzisiejsze miary to jest około 982 km2 powierzchni. Z tego pod uprawą znajdowało się około 250 łanów, to jest około 5000 hektarów. Na jego obszarze znajdowały się wówczas dwa miasta, Lubaczów i Potylicz. W 1614 roku, jak już tutaj przedmówca mówił, lokowany został jeszcze Płazów. Też warto na to zwrócić uwagę, bo takie lokacje przez dzierżawców królewszczyzny w królewszczyznach są relatywnie rzadkim zjawiskiem. Jeśli mamy te lokacje w XVI stuleciu prowadzone nowych miast, to przeważnie w dobrach prywatnych czy dobrach kościelnych, natomiast w królewszczyznach jest to zjawisko stosunkowo rzadkie. Oprócz tych miast było w połowie XVI wieku jeszcze około 10 wsi. One były prezentowane, nie będę może ich tutaj przypominał. Już wówczas wszakże, jak to miało miejsce w wielu innych miejscach, do zwartego obszaru starostwa odłączona była od 1549 roku dzierżawa kobylnicka, świeżo lokowana wieś Lipowce także. Jej posiadaczem był chorąży przemyski Mikołaj Tarło, który podejmował w niej szereg inwestycji. Między innymi w 557 roku uzyskał przywilej na lokację miasta Tarłowca, ale ta inicjatywa nie powiodła się, zresztą jak cały szereg innych w tych okolicach. Nie wszystkie te próby zakładania nowych miast zakończyły się powodzeniem. Nieudana była też próba osadzenia pod Lublińcami kolejnej wsi Woli Tarłowej przez tego Tarłę. Na co, jak czytamy w akcie lustracji, w obawie przed zagarnięciem lublinieckiej ziemi nie pozwolili ludzie królewscy starostwa lubaczowskiego. W 570 roku enklawa ta powróciła do starostwa, ale warto zwrócić uwagę, prawda, że podczas przeprowadzania lustracji
tenże Tarło nie wpuścił tam lustratorów, ponieważ miał do niej prawa jeszcze z tytułu właśnie udzielone królowi pożyczki. Odrębną dzierżawę stanowiły się Krowica, Chruszów, które po zamianie za ich dziedziczną wieś Lityni, a przy starostwie drohobyckim znajdowały się od 554 roku w rękach rodziny lityńskich. Z czasem wsi w starostwie lubaczowskim przybywało. W 662 roku oprócz trzech miast było tych wsi 12, zaś 100 lat później wsi już było 18. O Hucie Różanieckiej zapisano na przykład w ilustracji, iż poddani w tej wsi na polach z lasów wyrobionych osiedli. Zaś o Mokrzycy w ilustracji czytamy, tej XVIII-wiecznej, iż na gruntach od miasta Lubaczowa odciętych osadzona. Jednocześnie od połowy XVII wieku przybywało dzierżaw nadawanych w użytkowanie odrębnymi przywilejami. Takimi były te nuty Smolin z Hutą, Lipowiec, Kosobudy, Krupiec. W XVIII wieku ten Krupiec był najczęściej wydzierżawiany dziedzicom sąsiedniego Narola oraz wójtostwa baszeńskie i lubaczowskie, które też stanowiły takie odrębne enklawy. Sami starostowie poddzierżawiali różne części po wsiach uboższej szlachcie. W 662 roku lustratorzy stwierdzili, iż w tym starostwie wiele jest dzierżawców szlachty po wsiach, którzy z łaski jego mość pana koniuszego koronnego starosty lubaczowskiego, a był nim wówczas Aleksander Michał Lubomirski, grunty i role zasiewają i dóbr króla jego mości Rzeczypospolitej zażywają, czegośmy z pilnej inkwizycyjnej, czyli takiego śledztwa, przez poddanych doszli. Naliczono takich dzierżaw po wsiach, dzierżaw, ale przez starostów lubaczowskich poddzierżawianych, w sumie 12. Wymieniano nawet nazwiska tej drobnej szlachty, która te dzierżawy, w których rękach te dzierżawy się znajdowały. Uszczuplanie potencjału starostwa następowało też w konsekwencji rozdysponowywania przez starostów gruntów na potrzeby kościołów, zarówno obrządku rzymskokatolickiego, jak zwłaszcza wschodniego, grekokatolickiego. Franciszek Ossoliński, któremu ojciec w 1645 roku za zgodą królewską scedował starostwo, potwierdzał rok później przywilej dla popa w dzierżawie mojej w Lublińcu Nowym, zwalniał go i potomków z podatków należących skarbowi memu do zamku mego lubaczowskiego, posług pieszych, konnych, furowego, furmanek, oddawania miodu plastrami, pozwalał na ważenie piwa, palenie gorzałki, na własne potrzeby zachowywał przy ćwierci cerkiewnej, sianorzęciu itd. Czasami z upoważnienia starosty przywileje na rzecz cerkwi wystawiał aktualny dzierżawca, jak na przykład przywilej Jana Bębnowskiego, sekretarza królewskiego, dzierżawcy starostwa lubaczowskiego, wydane na Zamku Lubaczowskim 16 stycznia 1639 roku dla popa w Gorajcu. W tym przywileju czytamy, że mając moc zupełną i doskonałą władzę od jego mość pana podskarbiego koronnego, bydgoskiego, ryckiego, lubaczowskiego starosty, a chodzi tutaj o Jerzego Solińskiego, sobie danej, potwierdzał przywilej dla popa w Gorajcu synem tego popa na pół trzecia ćwierci należącej do cerkwi, dodając, że gdy Bóg w dobrym zdrowiu jego mość pana podkanclerzego do starostwa przyprowadzi, podpis ręki jego mości dostateczną konfirmacją posesji swej otrzyma. Czyli ten dzierżawca od starosty lubaczowskiego wystawia przywilej, ale z zastrzeżeniem, że pełną moc ten przywilej będzie miał dopiero po akceptacji przez starostę. Takich przypadków można by tutaj jeszcze parę przytoczyć, może nie będę ich w tej chwili wszystkich przywoływał. Tutaj czas nas chyba troszeczkę popędza. Dodać natomiast trzeba, że na mocy przywileju Władysława IV i Jana Kazimierza niektóre wsie starostwa stały się wsiami wybranieckimi. Obowiązkiem ich mieszkańców było na wezwanie pachołka do obozu dobrze odzianego wyprawować, jak to czytamy w tym przywileju. W 662 roku były to osady Brusno, Basznia, Koblnica Wołoska, Lubliniec, Żuków i Prusie. To były te wsie wybranieckie, prawda, w starostwie lubaczowskim.
pierwszej połowie XVII stulecia starostwo lubaczowskie należało do wąskiej grupy najbardziej dochodowych i atrakcyjności tej nie utraciło nawet po spustoszeniach wojennych połowy tego stulecia. W latach 60. XVIII wieku płacona z niego kwarta wyliczana od 105 tysięcy, przeszło 105 tysięcy dochodu, kwarta wynosiła 26 281 zł, co czyniło go jednym z najintratniejszych w koronie. A dyskutuje się, prawda, czy to było czwarte miejsce, czy szóste, no ale w każdym razie te dochody były rzeczywiście duże. Atrakcyjność ta sprawiała, że stawało się przedmiotem usilnych zabiegów i rywalizacji o jego pozyskanie. W szranki stawali wysocy dygnitarze, nierzadko najwyżsi dostojnicy królestwa, osoby najmożniejsze i stojące najbliżej tronu i dworu. Gdy już dobra udało się uzyskać, zabiegano o to, by ich nie utracić także po śmierci wyróżnionego nimi posesora. Bez większego trudu udawało się zazwyczaj, szczególnie tym najbardziej wpływowym osobom, uzyskać przywilej na prawo współposiadania przedłużające posesję o dożywocie dla współmałżonka lub konsens królewski na przekazanie dóbr potomstwu. W całym okresie przynależności starostwa lubaczowskiego do korony na lubaczowskim zamku zasiadało 19 starostów. Pierwszym sześciu z nich przypisać należy uprawnienia starostów grodowych, pozostali byli starostami niegrodowymi. Listę tę otwiera Mikołaj Mnich z Wiśniowa, jednocześnie starosta bełski, który urząd swój pełnić zaczął jeszcze w czasie przynależności tych ziem do książąt mazowieckich. No a zmarł w 1482 roku, czyli 20 lat po inkorporacji do korony. Niewiele wiemy o jego następcy Marcinie Broniowskim, który w 502 roku został burgrabią krakowskim i najpewniej wówczas utracił starostwo. O niezrealizowane z niego dochody toczył jeszcze pod koniec 503 roku spór z zasiadającym już wówczas na lubaczowskim zamku kasztelanem lwowskim, od 505 roku marszałkiem wielkim koronnym Stanisławem Chodeckim z Chodcza. Chodecki był jedną z najwybitniejszych postaci swoich czasów. Znakomity wódz z tytułem hetmana ziem Rusi i Podola słynął ze skutecznej obrony okresu przed Tatarami, brał udział w walkach z Mołdawii, a potem kilkakrotnie posłował do gospodara, posłował na Węgry, do cesarza Maksymiliana także. W 525 roku brał udział w układach z krzyżakami i był świadkiem hołdu pruskiego w Krakowie. Po jego śmierci w 529 roku starostwo przejął jego nie mniej znany i zasłużony na bitewnych polach oraz dyplomacji brat Otto, wojewoda sandomierski, a od 533 roku krakowski. Był on przy tym pierwszym starostą lubaczowskim, któremu udało się skumulować kilka innych królewszczyzn, starostwa lwowskie, rochatyńskie, kamionackie i drohobyckie. Braci Chodeckich można też uznać za pionierów rozkrzewionej później i kultywowanej tradycji pozostawania lubaczowskiej dzierżawy przez dłuższy czas w rękach jednej rodziny. Oczywiście działo się to za zgodą króla, a sprzyjało temu ukształtowane za ostatnich Jagiellonów tak zwane jus communicativo, prawo do współdzielenia nadanego starostwa. Ze zjawiskiem tym mieliśmy po raz pierwszy do czynienia od lat 70. XVI wieku, gdy w 577 roku nominację na starostwo uzyskał Jan Płaza. Był on trzecim po kasztelanie lubelskim Andrzeju Myszkowskim i wojewodzie ruskim hetmanie polnym koronnym Jerzym Jazłowieckim posesorem starostwa według tak zwanej normy sumownej, to znaczy otrzymał starostwo zapożyczoną królowi sumę pieniędzy. Najpierw Sejm w Parczewie w 564 roku zezwolił królowi Zygmuntowi Augustowi na właśnie takie zaciąganie pożyczek pod dochody ze starostw, określając maksymalną sumę na poziomie 100 tysięcy, a rok później Sejm Piotrkowski podniósł tą kwotę do 500 tysięcy, więc król tutaj miał dużą relatywnie swobodę
zaciągania tych pożyczek. No i właśnie Jan Poazat był jednym z takich wierzycieli królewskich. Wiemy, że w skromnym momencie nominacji Wojski Krakowskiej Andrzej Myszkowski, dopiero będąc starostą lubaczowskim, awansował na kasztelana, pożyczył królowi 10 tysięcy złotych i z tego tytułu otrzymał starostwo. Przy pozostałych nominacjach jest wzmianka, że to są jest to starostwo tak zwane sumowne, ale wysokości pożyczanej królowi sumy w tych aktach nominacyjnych nie wymieniano. Powoływano się tylko na wspomnianą konstytucję Sejmu Parczowskiego i Piotrkowskiego. Jerzy Jazłowiecki, trzymający starostwo w latach 566-75, przejął je od sukcesorów Myszkowskiego w ramach tak zwanej sumy parczewskiej, to znaczy pożyczki udzielonej królowi w zgodzie z uchwałą Sejmu 564. W 570 roku pożyczanej sumy jeszcze nie odzyskał, co pozwalało mu odmówić wpuszczenia do starostwa lustratorów. Jan Płaza pierwotną nominację otrzymał na dożywocie, ale w 591 roku uzyskał od króla konsens na przekazanie starostwa synowi, również Janowi, od 608 roku wielkorządcy krakowskiemu. Przywileju tym zastrzeżono, że gdyby do śmierci Jana, syna, pożyczona suma nie została spłacona, starostwo może przejść na jego sukcesorów z zachowaniem jedynie praw króla Rzeczypospolitej Kościoła Katolickiego. Akt ten stał się podstawą do przejęcia starostwa w 1615 roku przez wdowę po nim Barbarę Płazinę. I była to pierwsza kobieta występująca w roli pełnoprawnej starościny na starostwie lubaczowskim, pierwsza, ale nie ostatnia. Zasłynęła ona, raczej jej administratorzy i dzierżawcy, z wieloletnich tarć, sporów z poddanymi na tle ciągłego powiększania ich powinności. Może pominę tutaj w związku z czasem przykłady, które podaję ilustrujące te zatargi. Może w 728 roku starostwem lubaczowskim został wpływowy kanclerz koronny Jan Sebastian Szembek. Nominacja ta utworzyła ponownie ciąg rodzinnych powiązań. Wcześniej był to taki ciąg rodzinnych powiązań związany z Lubomirskimi przede wszystkim. Bowiem starościna, wdowa po Szembeku, Ewa Szembek, uzyskała w 736 roku zgodę na cesję starostwa na rzecz zięcia Jerzego Augustyna Mniszka i tak kolejno, prawda, to starostwo w rękach tej rodziny pozostawało. Podsumowując już tylko, wśród 19 starostów lubaczowskich, nie licząc kobiet, aż 12 sprawowało urzędy upoważniające ich do zasiadania w Senacie Rzeczypospolitej. Należeli zatem do elity politycznej, zazwyczaj do elity majątkowej. Było wśród nich 3 hetmanów, 3 ministrów, 2 wojewodów i 6 kasztelanów. Niektórzy panami na Lubaczowie, jak to często określano, zostawali, gdy jeszcze nie zasiadali w Senacie i awansowali, będąc już w Lubaczowie starostami, a dla innych była to forma wynagrodzenia ich wcześniejszych zasług w służbie królowi w jego najbliższym otoczeniu. Bez wątpienia wszystkich, poczynając od Jerzego Ossolińskiego, zaliczyć należy do warstwy magnackiej. Swój wysoki status materialny zawdzięczali przy tym często skumulowanym dochodom z dzierżonych królewszczyzn. Jerzy Ossoliński trzymał w sumie 10 starost, Józef Lubomirski 7, Aleksander Lubomirski 6. Po 5 starost mieli Jan Szembek, Jerzy Mniszek. Ten ostatni był przy tym starostą generalnym wielkopolskim. W zdecydowanej większości swój związek ze starostwem jego posiadacze utrzymywali za pośrednictwem powoływanych przez siebie podstarościch, administratorów, zarządców, ekonomów, rozbudowanego aparatu gospodarczo-administracyjnego. Przynosiło to najczęściej dla poddanych opłakane skutki, bowiem wszyscy ci pomocnicy pod nieobecność starosty dopuszczali się różnorakich nadużyć i matactw. Nierzadko cierpiał na tym również i skarb państwa, jak i dochody samego starosty. Po 1772 roku, już kończąc, starostwo stało się własnością władz zaborczych, przekształcone w tak zwane dobra kameralne. Część tych dóbr sprzedano, część
przeznaczono pod osadnictwo sprowadzanych tu kolonistów niemieckich, no, między innymi dzisiejsza Kowalówka, prawda, wówczas przez jako wieś Freifeld została osadzona właśnie na ziemiach dawnego starostwa lubaczowskiego. Dziękuję bardzo za uwagę.